Zanim zobaczycie, jak tam poszło na wraku, chciałem wam opowiedzieć historię tego samochodu, bo pierwotnie mieliśmy jechać zupełnie innym autem i jak go kupiliśmy, okazało się, że jest w tak dobrym stanie, że szkoda go zabierać i go zniszczyć. Dlatego postanowiliśmy poszukać nowego samochodu i wtedy wpadł w ręce nam ten samochód właśnie. No i postanowiliśmy go jakoś przygotować do tego wraka, żeby się trochę wyróżniał, żeby nie był takim szarym, zwykłym samochodzikiem jak wcześniej. I postanowiliśmy go oddać do specjalistów. Cześć Iga. Cześć. Mam dla ciebie zadanie. Musisz nam przygotować auto na wraka. Przyznam, że jeszcze nigdy czegoś takiego nie robiłam, ale się postaram. Mamy jeszcze 10 godzin do startu, jest piątek wieczór. Startujemy w sobotę o 6 rano. Mamy profesjonalne narzędzia i musimy przygotować ten wóz. I szlefka też się... Więcej tego kurwa, heju! Po kilku godzinach pracy okazało się, że samochód jest gotowy, że uda się nam wystartować i przyjechaliśmy tutaj. O 6 rano byliśmy na miejscu. Udało się dojechać. Jesteśmy przed bramą wjazdową na teren imprezy. Musimy tutaj listę obecności podpisać. Nie, wóz serwisowy, musimy mieć wóz serwisowy. Zimno, nie? Upał, zajrzał. Nie, Suzuki. Suzuki Maruti 800. A to jest nasz wóz serwisowy, ten zonem. Pan ochroniarz zapytał, czy to jest Fiat. Nie zna się na samochodach w ogóle. Co? To jak będzie pan wyjeżdżał? Ja nie wiem, czy ja wjadę, bo... No nie, ale jak będzie pan wjeżdżał, to już będzie potrzebne. Dobra. Proszę 160 zł. Ale to jest to jest problem. Gdzie to miało być? Miejsce pierwsze, numer 19. Mamy najmniejszy samochód, nie mamy hamulców, samochód nie jest przygotowany. Myślę, że wygramy ten rajd. Na pewno. Pierwsze miejsce. Dojechaliśmy cały pierwszy bieg. Mamy nadzieję, że pojedziemy w kolejnym. Pojechaliśmy w drugim biegu kwalifikacyjnym. Później okazało się, że zakwalifikowaliśmy się do półfinału. W półfinale mieliśmy awarię. Musieliśmy wymienić koło. Skończył nam się prąd w samochodzie, ale okazało się, że umiemy go naprawić. Naprawiliśmy, pojechaliśmy dalej.
Dobra, za nami. Drugim kierowcą był mój brat. Nie mogliśmy rozstrzygnąć, kto ma prowadzić, więc pojechaliśmy na go-karty sprawdzić, kto jest szybszy. Okazało się, że pierwszy wyścig wygrał on. W drugim wyścigu ja byłem pierwszy i zagraliśmy w papier, kamień, nożyce. Oczywiście przegrałem i musiałem zająć fotel pilota. Jechaliśmy półfinał, jechaliśmy w drugim biegu półfinowym. Jak widać, samochód jest sprawny jeszcze, ale mieliśmy pecha, bo chcieliśmy zmienić koło na trasie. Oprócz tego nie chciał nam zapalić, ale na razie działa. Mamy nadzieję, że zakwalifikujemy do finału. Czekamy na wyniki. Najważniejsze, że spryskiwacze są.